Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Dr Mateusz Machaj. Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 10. Ilustracje krzywych popytu i podaży. Z tego odcinka dowiesz się, jak wyglądają krzywe popytu i podaży. Jak na wykresie pokazać ich zmiany. Jak systematyzować i interpretować zmiany w popycie i podaży. Jak na wykresie przedstawia się równowagę między popytem a podażą. Krzywa popytu. W zależności między popytem i podażą przedstawiają wykresy, na które nanosi się krzywe popytu i podaży. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z ekonomią miewają kłopoty z tymi schematami, ponieważ często uwzględnia się w nich kilka przyczyn jednocześnie. Jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, popyt to skłonność ludzi do kupowania jakiegoś produktu. Ta skłonność zależy od rozmaitych czynników, natomiast przy rysowaniu krzywej popytu skupiamy się tylko na jednym z nich na cenie. Spójrzmy na osie na wykresie. Na osi pionowej mamy daną cenę za telewizor, na osi poziomej liczbę telewizorów kupowanych przez konsumentów. Poruszając się wzdłuż krzywej, widzimy, że im niższa będzie cena, tym więcej telewizorów zostanie kupionych. Na kupno telewizora zdecyduje się więcej klientów, albo niektórzy z nich kupią więcej niż jeden telewizor, np. do drugiego pokoju. Kiedy poruszamy się wzdłuż krzywej, analizujemy zachowania konsumentów przy założeniu, że zmienia się tylko jeden warunek maleje albo rośnie cena. A zatem wszystkie inne czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję, traktujemy jako niezmienne lub w danej chwili nieistotne. O co dokładnie chodzi? Wiemy, że decyzje o zakupach nie zależą wyłącznie od cen. Decyzja o tym, czy kupimy telewizor, czy nie, zależy od tego, jak bardzo w danej chwili go potrzebujemy. Zależy również od naszego dochodu. Nie bez znaczenia jest też konkurencja producentów na rynku. Interesują nas także funkcje telewizora. Czy ma podłączenie do internetu, czy możemy oglądać na nim filmy w 3D, czy łatwo go zintegrujemy z telefonem komórkowym. Jak daleko jest od nas sklep, w którym go kupimy, jak miła jest obsługa w sklepie, jak duża jest kolejka. Istotne może być nawet to, jaka muzyka jest tam odtwarzana i czy działa klimatyzacja. Kiedy rysujemy krzywą popytu, umawiamy się, że te czynniki są stałe. W danej chwili mają one wpływ na nasze decyzje, jednak uznajemy, że ten wpływ nie będzie się zmieniać. Obserwujemy, jak zmieni się rzeczywiste zapotrzebowanie konsumentów przy założeniu, że zmienia się tylko cena. W takich stałych warunkach spadek ceny przekłada się na wzrost liczby zakupionych telewizorów. Ktoś jednak może się nie zgodzić z takim podejściem, ale zaraz, przecież czynniki nie mogą być idealnie stałe. W danej chwili oprócz ceny może się zmienić coś, co wpłynie na naszą decyzję. To prawda, jest to kolejny argument za tym, że w gospodarce trudno przewidywać przyszłość. Pokazuje to również, jak ważną rolę w procesie gospodarczym odgrywają przedsiębiorcy, którzy każdego dnia próbują przewidzieć sytuację. W praktyce krzywa popytu nieustannie się zmienia przesuwa raz w jedną, raz w drugą stronę i to z bardzo różnych powodów. Przesunięcia krzywej popytu Schemat krzywej popytu pokazuje, jak działa gospodarka. Kiedy rysujemy krzywą popytu, zakładamy, że można wyróżnić dwie kategorie czynników wpływających na decyzję konsumentów: ceny i pozostałe uwarunkowania. Jeśli zmieniamy cenę i obserwujemy, jak zmienia się zapotrzebowanie konsumentów, to przesuwamy się wzdłuż krzywej. Jeśli natomiast zmienią się pozacenowe czynniki preferencji ludzi, którzy chętniej kupią telewizory albo mają większe dochody, co pozwoli im na większe zakupy, to cała krzywa ulegnie przesunięciu w prawo. Z drugiej strony ludzie mogą nie chcieć kupować telewizorów, na przykład z powodu coraz większej roli komputerów. W takiej sytuacji ich skłonność do kupowania telewizorów będzie mniejsza i cała krzywa popytu przesunie się w lewą stronę. Ekonomiści wprowadzili tu dwa pojęcia. Wzrost popytu, kiedy przesuwa się cała krzywa na skutek zmiany gustów oraz wzrost ilości pożądanej, kiedy przesuwamy się wzdłuż krzywej tylko ze względu na zmianę cen. Podobnie odróżniamy spadek popytu od spadku ilości pożądanej. Krzywe popytu nie muszą mieć z góry określonego kształtu. Mogą być prostymi albo krzywymi o różnym stopniu nachylenia. Im bardziej stroma jest krzywa popytu, tym mniej konsumenci reagują na zmiany cen i tym mniejszy wpływ zmian cen na ilość pożądaną. Im mniej stroma jest krzywa popytu, tym bardziej konsumenci zareagują na zmiany cen. Powtórzmy co najważniejsze. Żaden ekspert, żaden ekonomista ani żaden przedsiębiorca nie zna i nie może znać kształtu konkretnej krzywej popytu na jakikolwiek produkt. Można tylko na ten temat spekulować. Krzywa podaży Na podobnej zasadzie działa krzywa podaży z tą różnicą, że zależność przebiega w drugą stronę, czyli jest rosnąca. Decyzje przedsiębiorców o tym, jaką ilość danego produktu dostarczyć na rynek, zależą od wielu czynników. Na przykład, jaki kapitał przedsiębiorca jest w stanie pozyskać na działalność? Jakie są koszty jego działalności? Jak wielu ma konkurentów? Jak bardzo ograniczają przedsiębiorców regulacje państwowe? Wszystkie te kwestie mają istotne znaczenie w decyzjach przedsiębiorczych. My jednak przy rysowaniu krzywej podaży zamrażamy ich wpływ i zastanawiamy się, jak na decyzje przedsiębiorców wpłyną same zmiany ceny. Gdy cena rośnie, przedsiębiorcy chętnie dostarczają na rynek więcej towarów, zwiększa się ilość oferowana, ponieważ osiągają większe korzyści, czyli zyski. Gdy cena zmaleje, są mniej skłonni do dostarczania dużych ilości towaru i wyprzedawania ich z magazynu. Krzywa podaży przedstawia skłonność sprzedawców do dostarczenia określonych ilości produktu po różnych hipotetycznych cenach. Przesunięcia krzywej podaży. Teraz wyobraźmy sobie, że nagle następuje zmiana jakiegoś innego czynnika. Na przykład przedsiębiorcy wprowadzają nowinkę technologiczną, która pozwala tanio wyprodukować znacznie więcej telewizorów. Zwiększają się wówczas możliwości dostarczania telewizorów na rynek. W takiej sytuacji cała krzywa podaży przesuwa się w prawo. W sytuacji odwrotnej, to jest kiedy zadziałają czynniki zmniejszające możliwości dostarczania dóbr na rynek przez przedsiębiorców, krzywa przesuwa się w lewo. Równowaga rynkowa. Przecięcie się krzywych popytu i podaży możemy przedstawić na jednym rysunku z obydwiema krzywymi. Punkt przecięcia nazywamy punktem równowagi. Jest to punkt, który w danym momencie maksymalizuje możliwości handlowe. Oznacza to, że nie da się przeprowadzić większej liczby transakcji poprzez obniżenie ceny poniżej tego punktu albo jej podniesienie. Jeśli obniżymy cenę, to zwiększy się chęć do kupowania. Ale część sprzedawców zrezygnuje ze sprzedaży z powodu niższej ceny. Ostatecznie będzie mniej transakcji niż przy cenie równowagowej. Podobnie stanie się w sytuacji odwrotnej: jeśli podniesiemy cenę powyżej punktu równowagi, zachęci to sprzedawców do zwiększenia oferty sprzedaży, ale wyższa cena jednocześnie zniechęci część kupujących. Zawartych transakcji znowu będzie mniej niż mogłoby być przy cenie równowagi. Zjawiska te oraz odpowiadające im różnice między ilością pożądaną a ilością oferowaną są nazywane odpowiednio niedoborem i nadwyżką. Czy wiesz, że niektóre firmy stosują tak zwane dynamiczne ustalanie cen, aby lepiej dopasować popyt do podaży? Polega ono na ustawianiu odmiennych cen, kiedy zmieniają się warunki rynkowe. Najczęściej ceny różnią się w zależności od pory dnia, tygodnia czy roku, ale istotnym czynnikiem może być także pogoda. Niektóre ośrodki narciarskie pobierają odmienne ceny w zależności od opadów śniegu. Dynamiczne ceny najczęściej można spotkać w branży hotelarskiej i transportowej. Przykładowo hotele i linie lotnicze ustalają wyższe ceny w szczycie sezonu wakacyjnego kiedy zapotrzebowanie znacznie przewyższa liczbę dostępnych miejsc noclegowych bądź miejsc na pokładzie samolotu i niższe ceny poza sezonem, kiedy popyt jest o wiele mniejszy. W ten sposób firmy te zmniejszają nadwyżkę popytu. Taką strategię cenową przyjął także Uber. W okresach wysokiego zapotrzebowania, np. w nocy z piątku na sobotę albo przy okazji koncertu w mieście, stawki za przejazd często rosną. Wyższe ceny w tych porach zachęcają kierowców do dłuższego pozostawania w pracy, co zwiększa podaż aut i tym samym zmniejsza ilość niezrealizowanych zleceń oraz czas oczekiwania na wykonanie usługi.